Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się zadaniem Ukaż Niewiernych. I tutaj myślę, że weźmiemy sobie na przygodę kogoś innego niż Zouza. Najlepiej może byśmy sobie wzięli, nie wiem, Kaję. W sumie nie biegałam z nią za często. A Kaja jest chyba gdzieś tutaj na górze pewnie. Ewentualnie... O, tu jesteś. Chodź ze mną. Bo no, iść z Zouzą na wybijanie morkonów to tak trochę słabo. Także... Cóż. Opuszczona farma. I myślę, że lecimy. Tędy chyba powinnam przejść. Jeżeli będzie walka, no to trudno, będzie walka i tyle. Wybijemy sobie trochę potworków. A to młody raptor. Strasznie nie lubię raptorów. O, pięknie. Kaja ma ładną magię. Dobra, biegniemy może tędy. Będzie w miarę szybko, sprawnie i w ogóle. Ja myślę, że będziemy ich chyba wybijać. Bo nie wiem, czy jest sens z nimi rozmawiać. O kurde, cześć. Zatruta osoba nam się trafiła. Widzę, że Kaja ma naprawdę ładne obrażenia. Ja w sumie mogłabym sobie też obrażenia podrasować, ale chwilowo nie będę tego sobie załączać, mojego szału. Czy zamiast zostawiać Dexa z Dawkinsem, nie byłoby lepiej, gdybym zabrał go do fortu? W końcu... Do niedawna upatrywaliśmy w nim swojego największego wroga. Nie martwiłabym się tym starcem. Spójrz tylko, jak się stara. Chyba naprawdę chce pomagać ludziom. Poza tym w forcie wcale nie jest bezpiecznie. Ataki się nasiliły i coś złego wisi w powietrzu. Wolałabym mieć go blisko. No dobra. Musimy znaleźć z tego, co kojarzy przywódcę krucjaty i on pewnie jest gdzieś tutaj... w głębi obozu. Okej. No zobaczymy. Wracaj na posterunek, bracie. Niebawem rzucę hasło do ataku. Nie uczestniczę w waszej karnej krucjacie. Naprawdę? W takim razie co tu robisz? Gadaj, ale już. Możemy skłamać, ale to nam anuluje to zadanie. Powinniśmy negocjacje, no on nas zaatakuje i tutaj też. Nie chcę kłamać, bo zadanie się wtedy anuluje. Przed przystąpieniem do natarcia powinniśmy podjąć negocjacje z berserkami. Negocjacje? Ha, całkiem ci odbiło, bracie? To karna wyprawa. Jak przypuszczam, przysłał cię wróg. Zgadnij zatem, co cię czeka. Czas no oczywiście. Weźmiemy sobie to, ignorowanie bólu. No jak widać, nie mamy zbyt wiele do gadania. Aktualnie to tylko ten przywódca mnie chyba atakuje. I tylko on mnie atakuje. To spoko. To może... Aha, bo ja mam z nim po prostu pojedynek, tak jakby. Chyba go zabiłam. Dobra, mamy zadanie Ukaż Niewiernych. To lecimy, nie? Co ja się będę? Kaja nam pomoże. I do widzenia. Zrobimy zaraz. Dobra, mam sporo tych eliksirów też, więc raczej bez problemów. Zróbmy jakiś tam zapis. Jeden już też zmarł. Może byśmy Kai pomogli, co? Jak on nas tam radzi? No nie wiem w sumie. Nie wiem, kogo mam atakować, nie? Czy jej pomóc, czy sobie pomóc? Pomogłabym jej, bo wiecie, ona może w każdej chwili nam się położyć. Zabiłam przez przypadek szczura. Nie, no dobra.
Tak zdecydowałam, że będziemy zabijać tych Morkonów. Wiktor jest jednak pojebem, także może... Rozgniotę ci ryj. Dobra, tutaj mamy kogoś. Gdzie jest Kaja? Dobra, Kaja się tam bije. Okej, ktoś ma strzelbę. Kaja już chyba nie żyje. Nie no, ukarała tego gościa. Dobra, może byśmy się wycofali, bo tamten gościu... O matko, Jax, możesz? Dzięki. Tamten gościu ma strzelbę, więc ja bym już nie chciała się z nim do ciebie. Ten, kto ma strzelbę, nie jest bezpieczny dla mnie. Ignorowanie bólu zaraz mi się skończy. Dobra, zrobimy zapis kolejny. Kto tu ma mało HP? Kaja sobie radzi, ty masz mało. Widzę, że posiłki przychodzą tylko non stop. Kaja umarła. To mamy teraz przekichane, powiem wam. Jax, przeskocz to! Jezu, chłopie! Jakby ta Kaja wstała, to bym była naprawdę bardzo usatysfakcjonowana. Niestety. Ty, szmaciarzu! Dobra, bo wypadałoby jakoś tutaj, tak wiecie, taktyczniej. O, wstała koleżanka! To świetnie. Dobra, ona chyba już tamtego gościa wykończy. Chociaż ja bym jej chciała pomóc ogólnie. Szczególnie, że też ma strzelbę. Nowy poziom! Cudownie! Możecie schować te gnaty swoje. Dobra, no. Nie widzę jakiegoś problemu, jeżeli mowa o nich ogólnie i bicie się z samymi nimi. Kaja, co robisz? Aha, okej. Okay. To ci pomogę. Tak, pomogę ci. Pomogę ci się położyć. Widzę, że tak większość nich, wszystkich to ja, wiecie, tak poobijałam. Po troszeczku, po malutku. Schowaj ten granat. Nie wiem, który ma mało HP, który ma broń. Weźmy może troszeczkę... No właśnie, ty masz broń i ty też masz broń. Wszyscy macie broń. Ty masz mało HP. No. Pięknie. Właśnie tak mi się wydawało, że granat. No, jeszcze cios, Jax. Zmarł ten gościu? Chyba, no właśnie, ciułasz się tu. Ciulu! Broń się. Dobra, Kaja powinna... Wow, 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 dobra, na spokojnie, bo ja się trochę, wiecie, poczułam się chyba zbyt pewnie. Mam ignorowanie bólu? Mam. Kaja wstała po raz trzeci. Mamy szczęście chyba. Kto ma tą broń? Dobra, Kaja sobie poradziła i teraz już mi powinna pomóc. Dobra, nie opłaca się używać w ogóle ataków, wiecie jakich, silnych, bo zanim ja zdążę wyprowadzić, to oni też zdążą. No, dobra, ona strzela mi w tego. Także ja się zajmę tobą. Tam jeszcze zostało ich paru. Ała. Dobra, uda się? Udało się. Dobra, robimy wojnę i tyle. Co ja się będę? Mam tylko nadzieję, że mi to nie zepsuje awansu Morkonów, bo będzie wtedy nieprzyjemnie. No ale chyba nie.
Zobaczymy zresztą. Wiecie, jakoś bardzo mnie to nie boli. No, Jax, dzięki. Kat. I jeszcze jeden. Trzeba przyznać, że sporo ich pokonałam już w tym miejscu. Jeszcze zaraz pójdziemy po trzech ostatnich. Tutaj gdzieś jakiś szczurek jest, no właśnie. I tu jeszcze jesteś ty. Weźmiemy może sobie tak tutaj. Zostało ich jeszcze trzech. To już będzie pikuś. Poradziliśmy sobie w sumie z 14 naraz prawie. Także naprawdę myślę, że jest ok. O, pięknie. Bardzo duża torba eleksitu. To się na pewno przyda. Mroczny eleks. No, liczyłam na zwykły, bo bym mogła sobie zrobić jakieś miksturki wtedy i byłoby też super. Ale nie można mieć chyba wszystkiego. Okej, tu jeszcze jakiś młot. Ta, młot. Kurwa, miotła. Dobra jestem. To wszystko, chyba prawie wszystko. Jeszcze jakiś eliksirek. Kolejny szczur, to już go zostawię. Cześć. Zastanawiałam się przez chwilę, czy wy wiecie, co się tu robi w ogóle. Dobra, weźmiemy sobie ignorowanie bólu. Ała, no. Widzieliście, jak mnie kopnął debil? O, cię może nam było dobić. Niestety nie trafiłam do końca. Ciup. Okej, zostało was jeszcze trochę. Dobra, może się wyleczę, tak wiecie, profilaktycznie. Dobra. Jeszcze cioska ja. Jeszcze jeden tylko nam został. Och, będzie sporo rzeczy do sprzedaży. Czy ja widzę? Nie, to niestety tylko woda. O, jest Alex w czystej formie. On już się tak nie nazywa, ale ja dalej się przyzwyczaiłam trochę do tej nazwy z jedynki. Że on jest jakby właśnie w czystej formie Alex, ten duży. O, już się tak nie nazywa. Wezmę cię tak. Jeszcze cios. No, kładziesz się? Właśnie, byłoby super. Może już Kaja go spali, nie? Damy jej? Mamy. Będę musiał ponownie omówić sprawy z Wiktorem. No, zdecydowanie. Teraz już będzie na pewno wściekły. Ja to bym bardzo chętnie Wiktorowi, wiecie, przypierdzieliła w łeb i zabiła go po prostu. Gnoja. Ograniczenie szkód. Okej, tu jest Wiktor w ogóle, niedaleko nas. No, będzie chyba zdziwiony, że tutaj nic się nie wydarzyło. Witam cię serdecznie. Co na Rawaka dzieje się na zewnątrz? Dlaczego towar nie płonie? Dopilnowałem, byś dotrzymał umowy. Ty nędzny padalcu. Moje zwycięstwo nad poganami na zachodzie było pewne. Jak śmiesz stawać mi na drodze? Co ci odbiło do chuja pana? Nie rozumiesz, o co toczy się gra? Jeśli będziemy walczyć między sobą, niebianie zgniotą nas na miazgę. Męczą mnie już twoje urojenia. Jeśli nie masz do powiedzenia nic mądrego, pozwól, że zrealizuję swój plan do końca. Zejdź mi z oczu. Mdli mnie na twój widok. Niebianie przy budowlach nieskończonych niebios zostali wyeliminowani. Naprawdę? A to ci niespodzianka. Czy to zasługa tej twojej nowej grupy?
Właściwie to tak. Sprawdziłem tę wspólnotę. Przebywają w Bastionie, tu w Karakis i nazywają się Szóstą Siłą. Zgadza się? Dość bezczelne miano jak na bandę fanatyków walczących o przetrwanie. Nie pojmuję, w jaki sposób pokonali niebian. Marzałeś w tym palce, co? Słusznie podejrzewam. Nie chodzi o jednostki. Tak też mi się wydawało. Ciekawe. Jak się domyślam, pragniesz, abym przystał na tymczasowy rozejm z tą waszą grupką. Wszyscy by na tym skorzystali. Na wasze szczęście w tej chwili Morkoni nie są w stanie wojować na kilku frontach naraz. Potrzebujemy też czasu, by się przegrupować po ostatnich wydarzeniach. Jeśli wolisz zdusić wszelkie niepokoje w zarodku, radzę wyjaśnić parę spraw swoim ludziom w Bastionie. Jakie warunki musimy spełnić, by się zawarł pakt o nieagresji z Szóstą Siłą? Przede wszystkim powinieneś objąć władzę nad frakcją. Jesteś jednym z nas, co w oczach Morkonów czyni cię idealnym przywódcą. To wszystko? Będziesz także zgłaszał wszystkie działania Szóstej Siły bezpośrednio mnie. Dysponuję bardzo uzdolnionymi informatorami. Warto byś o tym pamiętał. Tak, zauważyłem. Masz grać w otwarte karty. Niczego przede mną nie ukrywać. Jeśli uznam, że coś zatajasz, twoja zgraja odmieńców znajdzie się na samym szczycie mojej listy przyszłych ofiar. Zrozumiano? Mów, jak wygląda tam sytuacja? Chcę złożyć raport dotyczący działań Szóstej Siły. Słucham. Powinienem zająć się pewną osobistą sprawą, związaną z Mrocznym Eleksem oraz fragmentami DNA Niebian. To prawdopodobnie nieco potrwa. Szósta Siła to bardzo ambitna grupa, mimo to nie jest jeszcze gotowa stawić czoło Niebianom. Utrzymuję kontakt z przywódcami. Dbam o to, by wszystko przebiegało sprawnie. Pozostaje jeszcze kwestia paktu o nieagresji z Morkonami. Nie możemy ryzykować, że nas zdradzicie. Bardzo ciekawe. Czekam na kolejny meldunek. Rzecz jasna, moi agenci wszystko zweryfikują, nim podejmę decyzję. Chcę złożyć raport dotyczący działań Szóstej Siły. Słucham. Powinienem za... Dobra, czyli tutaj jest bez zmian. Okej. A gdybyś zastanawiał się, dlaczego puszczam cię? To niestety ta wasza żałosna kompania w Bastionie wciąż mi się na coś przyda. Dobra, mamy teraz nowe zadanie i myślę, że tutaj bym może wzięła ze sobą... Może Zołzę? Nieźle. No, nieźle, Kaja. Nie potrzebuję cię wracać do Bastionu. My też wracamy, ale wracamy po nowego towarzysza. Ja, no tak jak wiecie, nie zrobię chwilowo żadnych zadań pobocznych, bo już ich po prostu nie mam. Byliśmy nowy poziom i o tym sobie zdążyłam już oczywiście zapomnieć. Ja ostatnio przypakowałam w coś, żeby sobie dać wyżej na jakiś poziom. Tylko co to było? Pełna ochrona chyba. Nie, to nie było to. Dodatkowe punkty wytrzymałości? Nie. Ach, wiem to, ja chyba sobie dałam, żeby odblokować tutaj u oczyszczenie krwi, no właśnie. Nie, gniew. Gniewu miałam się nauczyć, także sobie zaznaczymy nauczyciela. I kolejne, w co myślę, że pójdziemy. Co mnie jeszcze tak interesowało? Regeneracja to nie wiem. To, czyli spryt i budowę potrzebuję. To dajmy sobie w budowę do 60. Zastosuj. I ruszymy się od razu nauczyć, tylko zanim to sobie wezmę jeszcze ze sobą Zołzę.
bo chyba z nią będzie najlepiej wybijać te paskudztwa. Ona lubi walkę, także jest szansa, że jakoś sobie poradzimy z nią. Chodź ze mną i idziemy do nauczyciela, który powinien mi się oznaczyć i oznaczył mi się tutaj. Moment. Jeszcze raz. Ej, no jakimś cudem, nie wiem jakim, Bahadur tego uczy. Aha, dobra, Bahadur, okej. Okay. Mi się pomyliło z Batulgą przez chwilę i tak się zastanawiałam, co ja kurde mówię do siebie. Dobra, teraz tak, żeby tylko się nie pomylić i trafić tam, gdzie trzeba, bo ja czasami mam z tym problemy, to myślę, że pobiegniemy sobie tędy i pobiegniemy sobie tędy na dół. Idziemy oczywiście niedaleko tam cysterny, tylko że pójdziemy stricte do osoby, która może nam dać awans. Ona na razie nam tego awansu oczywiście nie da, bo jeszcze jest na to za wcześnie, ale już jesteśmy coraz bliżej. W sumie tak, jeden cały poziom nam jest potrzebny i tak, nie wiem, 3/4 z drugiego, czyli tak 1 3/4. No może 1 2/3. Jakbyście... Fajnie, co nie? Tak. Jakbyście słyszeli jakieś wiercenie albo burowanie, to sąsiad nade mną coś robi i po prostu, no... Niestety przykro mi. Nie zrobię z tym wiele. I co? Bahadur, cześć. Pragnę się od ciebie uczyć i pragnę się od ciebie nauczyć gniewu. Także uczymy się tego. Zdobyto gniew. I teraz byśmy sobie ekwipunek wzięli. Magia. Ustaw na szybki dostęp. Pod 7 sobie zrobimy. I teraz tak. Odznaczymy sobie ciebie jako nauczyciela. Ja w ogóle powinnam zmienić broń, no nie? Ale ja nie mam w ogóle niczego, co bym mogła unieść. Zbawca. Siły potrzebuje, także myślę, że będziemy w to szli za niedługo. O, wszędzie potrzebuje siły, także pójdziemy w to za niedługo już. Dobra, bo ja chciałam sobie odznaczyć tą umiejętność, bo już mi nauczyciel jest niepotrzebny. I zajmiemy się zadaniem. Gromada komórek niebianidów. Może byśmy zaczęli od jakichś innych terenów, na przykład tutaj. Okej, coś dziwnego się tutaj dzieje chyba. Tu się chyba biją ci... jak to się nazywa? Łupieżcy z... potworami jakimiś. No niech się biją. Nic mi do tego. Jestem ciekawa, jak ten gniew będzie działał. I ogólnie to... myślę, że jak teraz pójdziemy w tą fabułę, to tak za niedługo powinniśmy móc sobie wejść w właśnie ten wyższy poziom u tych. No, gdzie jesteś? Aha, bo my musimy zejść sobie na dół. Jak widzicie, tam jest całe zbiorowisko tego gówna. O, hej! Gdzie ty jesteś, Holender? Okej. Okay. Chyba i tak będę musiała się z nim bić, także to raczej na luziku. Nie wiem, jak ten gniew będzie działał, bo ignorowanie bólu jest naprawdę fajną umiejętnością i lubię ją. Witam. To od razu ignorowanie bólu sobie dam. Ciekawi mnie, co się stanie, jak dam sobie ten gniew. Okej, okay, chyba nie mogę mieć paru naraz, wiecie. Wow, shit. Okej, mam oła. Dobra, lecimy, let's go. Dobra, one widzę, że mogą razem sobie działać. Tylko może bym chciała lać te stworzenia. Tu już są normalne szperacze, nie młode. Ty latasz tam nade mną, paskudo. Wow, shit. No, gin.
Ale się odsuwa, widzicie, paskudę? Okej. Czy ja w ogóle jestem w tym miejscu? Tak, jak najbardziej. Witam serdecznie. Okej, ty działasz oczywiście jak raptor. Dobra, dobijemy może. Udało się. Ty jeszcze jesteś tutaj. Wykolejeniec. No cześć. No jeszcze ty. No dawaj, chłopie. Nie no, w sumie wiecie co, te czary Morkonów są naprawdę całkiem fajne. Trzeba przyznać. Dobijemy. Dobijemy. Skorpion. Nie no. Widzę, że jest całkiem okej. No, jestem zadowolona z tych czarów, naprawdę. Tam jest jeszcze coś, jakaś bestia. Ale to może zanim to spróbujemy coś tutaj zrobić. To będzie chyba coś podobnego jak z Kają, to badanie źródeł. Symbol Kana. To pierwszy z fragmentów DNA potrzebnych Dawkinsowi. Muszę znaleźć jeszcze 3. Aha, dobra. Ten fragment DNA powinien pomóc Dawkinsowi w badaniach. Powiadomię go o nim. Dobra, no na razie do Dawkinsa nie będę szła, bo to bez sensu. Tu są jeszcze potworki. Możesz ten gniew? Olbrzym. Okej, nie biłam się jeszcze z takim czymś. Jestem ciekawa, ile expa, dlatego wiecie, się poświęcę. Ale już widzę, że działa tak jak troll. Chyba oberwałam gdzieś. W sumie bardziej działasz jak cyklop? Co tak działa, takie jakieś stworzenie jest? Już się z nim biłam. Wow. Dobra, słyszę burowanie, wy na pewno je... O kurwa mać. No, moment. Wow. Co za cholerstwo. Jeszcze nie trafiłam. Co się tak porusza? Znam jakiegoś takiego stwora. O kurde. Tylko, że tamten we mnie nie rzuca. Jest zatruty przeze mnie już. Naprawdę jest okropny. Biłam się już z czymś takim, ale... Co to było? Właśnie też robił takie doskoki. No ale dobra, chętnie się pobiję, bo jestem ciekawa expa. 500 expa za takie gówno. Aż 7 mrocznego Eleksu z tego dropi. W sumie fajnie. Dobra, nie wiem, czy jeszcze byśmy dzisiaj sobie zdążyli zrobić jedno gniazdo. Chyba tak. Może nie to. Tu jest jeszcze jedno, w ogóle nie mam tam teleportu. Także tamto na pewno zostawimy sobie na kolejny odcinek, bo do tych mam w miarę blisko. Lodowa przełęcz. Ja zawsze jak się przeteleportuję, to wiecie, załączam sobie tryb Jaxa. Czy ja idę w dobrą stronę? Tak. Chyba bardziej w tą stronę powinnam zmierzać. Nie wiem, zaraz się okaże. Chyba tędy.
Jak to wygląda na mapie? Nie mam pojęcia. Chyba tędy dobrze idę. A sprawdzę jeszcze? Tak, idziemy idealnie. Wiecie co, bo może nam się jeszcze dzisiaj uda. Ja musiałam przerwać nagrywanie w jednym momencie, jak byliśmy podczas dialogu. I nie do końca wiem, jak my czasowo wychodzimy z timingiem, ale wydaje mi się, że jest w porządku. Tutaj będzie jakieś gniazdo, już je widać. Wiecie dlaczego? Bo ja bym chciała to drugie zrobić sobie w kolejnym odcinku po prostu. I to trzecie również, do którego nie mam teleportu. Widzę, że tutaj jest mało tych potworków, więc akurat chyba dobrze trafiłam. Dobra, nie chcę dać się trafić. Dajmy sobie ignorowanie bólu i gniew. Ten gniew mi od razu nie chce wchodzić czasami. Może bym cię... O właśnie. Ten gniew to... Dobra, on nie działa od razu. Dobra. Ten zabójczy szał jest naprawdę przyjemny. Tylko wyleczyłabym się jednak. Tam jest ten szperlacz, ale on ma chyba jakiś problem ze sobą. Witam. A to młody, to okej. Tutaj widzę, że naprawdę jest małe oblężenie, jeżeli chodzi o te potwory. Były tylko trzy. To akurat przyjemnie. Coś jeszcze mogę tutaj znaleźć? Chyba niekoniecznie. Tutaj mamy to źródło. No tak. Następny przydatny fragment DNA niebianidów. Może wysiłek się opłaci. Dobra, kolejny mamy tutaj w Tombstone i tutaj jak widzicie jest drab. I ja myślę, że na spokojnie mogę właśnie z drabem tam iść. Czy to naprawdę coś się kiedyś działo? Nie wiem. Znowu to się gówno pojawiło latające. Ten burzowy jaszczur już drugi raz. Wiecie co, to bicie z jetpacka jest całkiem fajne, ale on lata trochę za wysoko. Paskudno, paskudo. Jax, możesz ty to namierzyć? Dobra, musimy wylądować, bo sobie zrobię krzywdę. Dobra, Zauza sobie też radzi z nim, z tego co widzę. Pięknie. Zaraz będziemy kończyć, tylko ja sobie, wiecie, podbiegnę dosłownie pod samego w sobie draba, bo tam jest to źródło. Ja już raz tam trafiłam przez przypadek, ale to było na trochę wcześniejszym etapie w grze i nie radziłam sobie zbytnio. Podobają mi się te czary u Morkonów, naprawdę. Ładnie wygląda to, ten efekt działania. Dobra, drab jest gdzieś tutaj i tutaj sobie myślę, że zakończymy. Widzę, że jeszcze tutaj mogę sobie pozbierać co nieco rzeczy. Tutaj byliśmy z Kronim też na misji, właśnie tutaj przed nami. Drab sobie stoi tutaj, tu też była misja dla niego, zadanie. I właśnie tutaj te kawałki niebianidów, te jednostki DNA są. Także pożegnamy się. Miasto przypomina gnijącego trupa, a my larwy, które w nim żyją. Gdy tak to ujmujesz, nie dziwię się, że nikt nie chciał go odbudować. No weź, szczury na pewno już pracują z zapałem. Dobra, Zauza, nie potrzebujemy cię już, ale draba sobie weźmiemy. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Tak, jasne. Dobra, i tutaj właśnie jest to miejsce, więc od tego sobie zaczniemy w kolejnym materiale. Moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Myślę, że w kolejnym
rozpoczniemy nowy rozdział, bo już nie mam zadań fabularnych, jak mogliście zauważyć. Dosłownie mamy ostatnie tutaj zadanie, właśnie, więc zobaczymy. Tak naprawdę zrobimy to, pójdziemy do Dawkinsa i myślę, że potem będziemy mogli ewentualnie z Wiktorem jeszcze gadać. I w sumie no to tyle. Dobrze, nie przedłużam. Dzięki Wam serdeczne. Do kolejnego materiału. Cześć.